Państwo, zabierzmy głos w bardzo ważnej sprawie. 30 sierpnia roku na stanowisko dyrektora naszego Teatru Polskiego we Wrocławiu został powołany pan Cezary Morawski. Pomimo protestu zespołu aktorskiego, środowiska artystycznego i publiczności. Decyzję w tej sprawie podjął marszałek Cezary Przybylski w porozumieniu z ministrem kultury Piotrem Glińskim. Ministrem, który jeszcze przed premierą prewencyjnie ocenzurował śmierć dziewczyny. Gdyby nie odwaga dyrektora Krzysztofa Mieszkowskiego, reżyserki i aktorów, nigdy byśmy tego przedstawienia nie zobaczyli. Ten sam los ze względu na szantaż ekonomiczny urzędników czekał też wycinkę Krystiana Lupy czy dziady Michała Zadary. Gdyby realizować finansową politykę urzędników, te spektakle nigdy nie powinny były powstać. To sytuacja bezprecedensowa, by urząd powołany do ochrony kultury tak bezwzględnie niszczył to miejsce. Jesteśmy zszokowani tą sytuacją. To najlepszy teatr w Polsce, który promuje Wrocław na całym świecie, teraz zdobywa Chiny, Koreę i Japonię. Gdy w tym samym czasie urzędnicy w ramach politycznych rozgrywek sabotują artystyczne działania. Nie zgadzamy się z decyzją urzędników, która sprowadza naszą scenę do prowincjonalnej ligi, grania dla rozrywki i samozadowolenia. Chcemy teatru o wysokim poziomie artystycznym, którego pan Cezary Morawski nie jest w stanie zapewnić. Tak jest. Szczególnie ważne jest to w roku Europejskiej Stolicy Kultury, gigantycznej olimpiady teatralnej, 250-lecie Teatru Publicznego i wreszcie 70-lecie Teatru Polskiego we Wrocławiu. Jesteśmy nieformalną grupą publiczności Teatru Polskiego, tej sprzed 1 września 2016 roku. Nie łączą nas interesy, układy ani polityka. Łączy nas jedno. Miłość do sztuki i wiara w moc teatru. Przyłączcie się do naszego protestu. Wspieramy aktorów Teatru Polskiego. Artystów, którym dziękujemy nie tylko za wybitne spektakle, ale także za odwagę. Dlatego razem z nimi apelujemy do pana marszałka Cezarego Przybylskiego o podjęcie obiecanych rozmów z artystami o losie teatru. I apelujemy do pana, panie Cezary Morawski, o ustąpienie ze stanowiska. Nie zgadzamy się, aby za kierownictwo tej wybitnej sceny odpowiadał człowiek, którego osiągnięcia nie pozwalają prowadzić, a co dopiero rozwijać jej poziomu artystycznego. Wiemy to z żałosnej aplikacji i żenujących planów artystycznych. Chcemy sztuki, nie komercji. Jako widzowie teatru publicznego mamy do tego prawo. Uratujmy nasz teatr przed zniszczeniem i nie pozwólmy na bezkarne działania urzędników wobec wszystkich instytucji kultury w naszym kraju. Bądźmy wciąż razem. Wy, aktorzy, którym odebrano głos, i my, publiczność, która wciąż może mówić. My, wzburzona publiczność urzędniczej farsy. Brawo!